Witam wszystkich bardzo serdecznie w Arenie 3 na serwerze Yahai Slide, czyli na serwerze Moskita. Musiałem sobie trochę przybliżyć mikrofon. No, więc witam was bardzo serdecznie. Co właśnie teraz pójdziemy do sklepu ogólnego. Na chwilę wam wyjaśnię, o co będzie chodziło w tej serii. No, to gdzieś powinien być sklep ogólny. Musimy kurna kupić sobie trochę toolkitów, czy tam, jak to woli, zestaw naprawczy, czy tam narzędzia. No dobrze, kupiliśmy, to jeszcze nie kupimy. I kupimy jednego GPS-a sobie, co nie, bo jednak się przydaje. Dobra, więc tak, muszę wrócić do mojego samochodu, który ugrzązł gdzieś tutaj. A więc trzeba lecieć tak. Dobra, lecimy. Kilometr. Kilometr i 600 metrów mamy. Ogółem nie będę tam właśnie robił różnych cięć, ponieważ nie opłaca mi się. Ja ogółem testuję nową grę. Nie nową grę, Jezu. Znaczy grę też nową testuję, bo to jest Arma 3. Ale testuję nową nagrywarkę, którą jest Camtasia Studio 8. Chcę zobaczyć, jak ona chodzi. Mam nadzieję, że ogólnie szybciej mi się tutaj filmiki, ponoć będę właśnie ściągać na YouTube, ponoć zajmuje ona mniej... Zajmuje ogólnie film mniej miejsca, ponoć, tak słyszałem, albo to gdzieś indziej. Było wcale z zanurzenia, ale trochę nie nagrywałem. Nie mam zbytnio o czym tutaj gadać. Ogólnie, jeżeli gracie na tym serwerze, to też możecie zagrać ze mną. Ja bardzo chętnie sobie pogram z wami. Dobra. Dobra, musimy dzwonić, bo jest zmęczony. Napiszemy 675. Dobra. Okej. Okay. Mogę mieć małe szumy, ponieważ testuję też nowy mikrofon. Możecie usłyszeć po innym dźwięku, po innym głosie znaczy się. No i ogółem dzisiaj w tym odcinku sobie pokupimy te diaksy. Sprzedamy. Ogółem obliczyłem, że około 150 tysięcy powinniśmy mieć z jednej przejażdżki. Więc się będzie opłacało. Będzie się bardzo opłacało, ponieważ materiał pewnie będzie około godzinny. To około godziny, mam nadzieję, że to nam zajmie jakoś. Ogółem to mam w ekwipunku wytrych, ponieważ jak już mówiłem, wyrzuciło mnie z gry, a jeżeli wyrzuci mnie z gry, no to nie. Jakbym nie posiadał kluczyków do samochodu, więc wiecie, muszę się włamywać do swojego samochodu, bez sensu. Mam nadzieję, że ktoś to poprawi. Niestety. No. Co będziemy z tego nie biegnąć cały czas. Mogłem się zastanawiać na licencję na broń, czy kupić sobie, bo jednak, jeżeli będziemy mieli dziś z tego kursu za 150 tysięcy. Jeżeli będziemy właśnie mieli z tego kursu 150 tysięcy, to możemy sobie oczywiście kupić licencję na broń, ponieważ kosztuje około 15 tysięcy. I na samą broń, która kosztuje trochę mniej chyba. Znaczy różnie, bo jednak rąbi? Chyba tak. Tak, to się idzie. Czekajcie, zatrzymamy się. No, jakbyś mógł do końca tej drogi. Możesz się przywitać z YouTube'em.
Ja? Tak. Zatrzymał się, będziemy mieli to auto. Czy ja po prostu gdzieś wypieprzyły, ale... Albo nigdzie go nie wypieprzyły, nie wiem co. Trochę. O, dobra, jest. Ogi, dzięki. Dokąd teraz? Nie, już tutaj wychodzę, dobrze? Bo to jest mój samochód. Okej, dobra. Dzięki. Też to widzieliście? Serwery właśnie, ale... Oby jakaś policja nas ten... Chociaż mamy byłem ten... dowód, ten film, więc wiecie. Jeszcze mogą to sobie posprawdzać. Tam system terenowy też. No ten. Ogólnie nie wiem co to jest na TWDM, ale za to jest pan. Coś będziemy... No, zrobię coś się złamał. Sorry. No. Więc jeżeli byście chcieli więcej z tych właśnie odcinków właśnie z tego, no to oczywiście możecie pisać w komentarzach. No, czy wam się spodobał odcinek? Wytry złamał. Obyśmy nie musieli biegnąć ogółem w miasto, ponieważ mam około 2 km. Więc by była mała lipa, co nie? Ogółem stąd od razu pojedziemy sobie na kopalnię diamentu. Ile? 7,5 kg, dobra. Co my tam? Chyba, żebyśmy zrobili to inaczej. Ja bym schował tutaj po prostu samochód do garażu. Bym wyszedł z serwera. I bym po prostu się odrodził w Sofii. To może być dobry pomysł. Chyba to zrobię. Dobra. Wow, mi się szybciej, bo trochę dziwnie to wygląda. Ogólnie mam chyba około 160 tysięcy. O, mam dostęp. Zablokujemy. I sobie wtedy podjedziemy tutaj do garażu. Gdzie ten garaż? Trzeba tutaj pewnie skręcić dokładnie, tak. Bierzemy widok pierwszoosobowy. Podjeżdżamy sobie pod garaż. Jeżeli gracie na tym serwerze, to polecam wam kupić na początek Offroada. Chcę ogółem poszczędzać na Offroada, bo to jednak jest zero misji samochodu. Nie dość, że po drodze odciągę co najmniej ze 160, to jeszcze na terenie sobie bardzo dobrze radzi. Dalej pojechać troszkę. I tutaj powinien być. Tak. Tak, dokładnie. On się przeloguje. Przechowaj. Pierdzielę, kurwa, widzi się właśnie jak to jest. No niestety. 10 minut już nagrywam, graj.
Kurczę, co jest? Nie znoszę, oczywiście będę musiał się wracać do garażu, bo... Kurna, po co, co nie, po co? Nie wiem w ogóle, o co chodzi z tymi prądami. Jeżeli byście mieli jakiś pomysł, to możecie pisać w komentarzu. Sam nie wiem już. Teraz bardziej mnie to wkurzy. Będę do opisu sobie moją specyfikację komputera i zobaczycie, czy po prostu porównacie ze swoją, czy wam wszystko tam chodzi, takie tam inne. Dobra, ja fajs, później. Byłem u mnie, śnieg pada i zbyt nieciekawy jest. O, cały czas pada. Kurczę. Niestety. Chodzi z tym konfigurem. Ogólnie ściągnąłem nowe sterowniki do wszystkich moich kart graficznych. No, cały czas. Jak widać, najwidoczniej sobie zbyt dużo pozwala ta gra. Nie wiem, a tyle. Nie wiem, to by mnie nie wyraży. Siódka, chociaż Amber, to się odradzamy w Avatirze. Chyba, że pieprzymy to i się odradzamy tutaj. A, zresztą, co tam? Amber. Zresztą jest ciut dużo przestępstw, jak widzicie. Sobie chętnie podniosę tą broń. 30 naboi. Pozdro. 600. Dobra. Co? O Boże, co to za broń w ogóle jest? Star. Stanagi. A, to mi teraz opuścili. Nie. Ja też bym nie chciał bana. No, ponieważ chyba to jest właśnie ban. O, wsuwałem do PC-a, tak? Dać? O, jak pięknie. No, tutaj nic nie wzięliśmy oczywiście, co nie? My się tylko tutaj przez przypadek odraziliśmy ogółem, co nie? No. Żeby nie było. Więc tak. Sklep ogólny. Co ja na razie podejdziemy sobie do bankomatu. Albo wiecie co? Gdzieś się zajmiemy trochę obrabowaniem ludzi, mówię się. To jest nawet spoko pomysł, co nie? Na przykład ten typ, Grzesiek jakiś. Widać, że początkujący. A, słuchajcie. Wyciągamy broń. Albo nie, dobra. Jeszcze ogólnie nie. No. Więc ogólnie się zaczęliśmy tutaj w tym. O, tutaj. Co nie? Już zarąbisty mam ogólnie ten. Dobra.
Zapiszemy sobie grę. To jest balkon? Na balkon można wejść, zarąbiście, dobra. Z balkonu będziemy do nich strzelali. Ale ponad trzeba mieć... znaczy... Najpierw ostrzeżenie. Poczekajcie, ja zobaczę. Jak ogłuszyć tego człowieka. Ponieważ jakoś się chyba da, co nie? Sterowanie. Broń. Rozkaz ognia, przeładowanie. Trzymanie oddechu. Przemówienie wszystkich smyszek. Rzuć. Różne te. Włosy. Mam te. Bo na szczerce. Wyruszę na tym wyrzucenie. Dobra. Jak ogłuszyć? Dobra, spytamy się trochę, to dziwnie brzmi ogólnie, ale co to? My nie mamy broni, co nie? To... Wiecie co? Słów, kurwa Mario, jakiś Shift plus G. Próbujemy. W sumie. Shift plus G. Dobra, będziemy sobie obrabowali ludzi. Byłem, więc będzie ok. Dobra. Tylko gdzie ogółem przepaść? Przy bankomacie? Dobra, także się cała szósta. A przy bankomacie sobie tak będziemy stali niewinnie. Oni będą wyciągać sobie to. A my ich będziemy robować, co nie? Ogółem wszystko będą nagrane, więc wiecie. To jest otwarty port. Spoko, byłem, że znalazłem ten dzwon. O, coś będzie. Mówili, że Shift i G. Marcin, medyk, o kurna. Marcin, to chyba ten... ogólnie z tym policjantem, wiecie? Co zobaczymy jeszcze? P? Nie. M. Gracze. Marcin. No dokładnie, jest Bluford. Kurna, Lipson, Lipson. Może się. Witam panowie. Siema chłopaki. No dzień dobry. Co porabiacie? Nic, nudzimy się. Kasy? Jasne. Zawsze. Ani Marcin. Mogę się dziać, tylko musi Marcin wyjechać sobie. I obrobujemy sobie kogoś z sumie. Oho. To jest Ahmed Terrorist. Dobra. Wyciągamy broń. Nie tu, kurwa. Dobra. Weź te. Dobra. Strzelał do innych. Tam ci w ogóle jest teraz. No ale... Zobaczymy na ten... Na drzwi.
Usłyszałem strzał. Tam go nie ma. To już po nim. Rebelka w Sofii. Bo nie chciałbym zginąć, robiłem sobie. Nie ma spoko, akurat. Nie wiem, może nie spoko. Naprawdę bardzo blisko jest to do mnie. Trzeba ją brać i ten, jeżeli wejdzie to to. Dostanę kilka hitów. Szkoda, że ogólnie miałam magazynkę do tego. Ach, no tutaj dużo jest. Sobie od razu przygotuję na bezpośrednią rozmowę. Słyszę ich, jak chodzę. Myślałem, że to ten... Kurwa mać. Kuźwa mać. Czekajcie. Ja działam na pierwszym serio. Myślałem, że to terrorysta jakiś. Znaczy to ten terrorysta tam, Ahmed. Jak coś na to Marcin, mogę ci pomóc. Marcin! Marcin. Marcin. Pomóż ci? Co jest? Pomóż ci? Co jest? Nie wiem, jak masz intencje względem mnie. Widzę, że jesteś w trzech. Ale pomóc ci czy jak, bo... Bo widzę, że rady nie dajesz sobie. Ja ci mogę pomóc. A głem jak wchodziłeś, to strzeliłem przez przypadek, ponieważ... No, wiesz, kurwa. Soka. Ja nie strzelałem! Kurwa, do mnie szczera. Ja pierdolę, co za policja. Ja mnie ze sieci wyciągnięcie. Ja pierdolę. Kłem. Gdzie? Ej, panie Marcinie, pomóż. Panie Marcinie. Halo. To jest. Pomóc ci? Spokojnie, panuję. To chociaż weź mnie wypuść, kurna. Masz broń. Nie wiem, jaki masz intencje. Jestem jak najbardziej nastawiony, ponieważ tutaj się broniłem przez tym Ahmedem, wiecie? Zobaczymy.
Ogółem wszystko mam nagrane na filmiku, więc wiecie. Pamiętaj, że jeżeli wpakujesz mi kula w kulety, to masz bana na 24. Spoko, ja myślałem, że to Achmed chodzi. Powodu. Spoko, spoko. Ej, byś dobra, mógł... jest jeszcze dwóch rebelów. Ale noob! Jesus Christ. Powodzenia. Dobra. Opanowane. Jest jeszcze jeden rebel tutaj, którego to widziałem. Ej, słuchaj, byś dał mi magazynki? Jeden magazynek, Marcin? To ja z balkonu będę strzelał. Nie strzelać w ogóle na serio. A co? Co? Czekaj, ja mam 3000. Nie, to. Kurde, nawet nie mam tego magazynku, bo mam psaka jakaś. Wam sobie na tym bardziej wygląda, żeby wiecie. Żeby sobie pomyśleli, że to RDM. Myślę, że tutaj jest jeszcze jakiś typ, jak jeden, co nie? To... wiecie, trzeba uważać. Macie jakieś prochy? Co to robicie? Achmed jest. Trzeba go ogłuszyć. Dobra, wyciągamy. O, idzie. Chodź tu, Achmed. Chodź. Bo strzelę. Chodź. Już. Już na glebę. Na glebę. Na glebę. No. A chcesz kulkę bet? A ty byś chciał? Chodź, co to? Każdym razem to się zrobiło. Spoko. Ciekawe, kiedy ci się zmieni. Kiedy przyjedzie policja. No i co? Nie mają nic zrobić? O, wiesz, kurwa, kilka lat.
Jeszcze raz go wolno i zezwolę sobie. Dasz. Jakub, za współpracę będziesz miał obniżony mandat, a tak będę musiał ci wystawić mandat na około 60 tysięcy. Że co? Z jednego prostego względu. No serio. Marcin, za to mnie zatrzymujesz? Siedź cicho na razie, dobra? Jak 12 razy popełniłeś próbę kradzieży, ja zmniejszę tą karę do 6 razy, więc ustawić mandat na 30 tysięcy i będziesz wolny. Ja? Przyjmujesz mandat? Ja? Tak, ty Jakub. Ale ja go nie okradałem, jak ja był nawet w ogóle na wojnie, więc wiecie. Może sprawdzić mnie, czy o, coś. Nie. Dobrze, dobrze. Ja tylko go zatrzymałem, żebyście go złapali, to wszystko. Okej, ale jeżeli chodzi o inne przestępstwa rzędu kradzież, próba kradzieży. Czy co? Mam cię w bazie danych, popełniłem się 12 razy za to, że pomogłeś mi złapać Ahmeda. No to dostaniesz z ugadaniem karę do połowy tego co. Jakie... Jakie rabunki? Myślę, że będzie okej. Jakie rabunki? Na samochód? Czy co? Bo nie wiem. Nie wiem jakie rabunki, po prostu byłeś w bazie danych na 12 prób kradzieży i 2 kradzieże wybiegłe, więc ja jestem zmuszony bo, do przyszedł frajer. Ja mam wszystko nagrane ogółem, bo ponieważ mnie wywalałem z gry i muszę się włamywać do mojego własnego samochodu, no Jezu. I dlatego aha, może. Do własnego auta, tak? Tak, do własnego. No dobra, to możesz odrzucić mandat, ja cię wykasuję z bazy danych. Jako dowód prześlałeś film. Okej, i rzucisz go na forum, okej? Okay? Okej, okay, spoko. Dawaj, powolę, ciągnij druta. Na kolana. Dobra, teraz ty. Ahmed, wiesz, że to było perfidny RDM przed chwilą. Jakie RDM? Które? Jaki RDM? W momencie, kiedy wjechałem do miasta, zacząłeś zabijać innych ludzi po prostu. Ja do ciebie nie strzelałem. Ja do tego gamo nie strzelałem. Nie, ja już nie to powiedziałem, mnie, ale do innych ludzi, którzy tam byli. No, więc tak, tylko że oni się strzelali. Kończy no, nasz film. No, ja ogółem dziękuję za oglądanie. Nie, bo nie widziałem żadnej broni od nich. Jeżeli wam się spodobało, to like. No, to jak zabiłem, no to raczej jak nie, no to oczywiście łapka w dół i komentarz oczywiście jak najbardziej. Tego na dwa razy zabiłem bez broni. Także do niego się przyznaję, ale ja mu powiedziałem, że będę go zabił za każdym razem, go spotkał. No dobra.